Szanowni Państwo, mamy przed sobą bardzo niewiele czasu, bo jak wiem, godzinę, tak, prawda? Tak jest. A temat oczywiście jest bardzo szeroki i oczywiście całości tematu omówić nam się nie uda od razu. Stąd też będę starał się na początku jakby tylko uporządkować pewne takie najprostsze rzeczy, oczywiste, które się do naszego terenu pogranicza odnoszą, które często się w rozmowie, publikacjach pojawiają, żeby naświetlić mniej więcej co i jak się to tworzyło, jak wyglądało, etc. Również przez pryzmat historycznych osadnictw, prawda, i tego kształcenia się przez stulecia już z tych różnych tygli etnicznych, tej społeczności, która dzisiaj zamieszkuje nasze pogranicze trzech kultur, czy kraju, przepraszam, bo kultur oczywiście znacznie większej ilości. Już momencik. O właśnie, będziemy mówić o tym fragmencie, który jest zaznaczony na mapie, czyli na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy. No ale oczywiście granice administracyjne, granice państwowe są granicami umownymi. Dla kultury jako takiej w ogóle nie ma czegoś takiego jak granica. Ona się przenika wzajemnie na różne sposoby, wpływa na siebie mniej lub bardziej i z tego powstają nowe kultury, nowe etnosy, nowe podejście nawet do postrzegania świata. To jest zrozumiałe, to jest cykl, który trwa przez wieki, który zawsze będzie trwał i nie ma też czegoś takiego jak stagnacja w tym procesie i nie ma żadnych odwiecznych grup etnicznych, ani też wiecznych kultur o danym charakterze. Nie ma też kultur, które byłyby wyłącznie narodowe, dlatego że się przenika bardzo silnie i tworzy pewien patchwork, co Państwu postaram się za chwilkę pokazać. I teraz w tej przestrzeni, której my będziemy jeszcze omawiać, proszę zobaczyć, że w tym kręgu, czyli generalnie będziemy mówili o polskiej stronie, o dawnym województwie ruskim, czyli lwowskim, będziemy mówili też o kawałku województwa małopolskiego dawnego, jeśli chodzi o pierwszą Rzeczpospolitą i z północ dzisiejszej Słowacji, no to regionów głównie Górny Zemplin, Szarisz, Spisz, te najważniejsze, ale także Abo również. Natomiast po stronie zakarpackiej, no to dawne komitaty Ungwar, Berek, Munkacz i te społeczności, te grupy, które żyją w obszarze dzisiejszego wschodniego Zakarpacia, czyli najdalej wysuniętego na wschód terenu głównie hutruskiego, ale nie tylko, które wchodziły w skład wcześniej w Księstwa Siedmiogrodzkiego, czyli jeszcze jednego organizmu państwowego, który też przejściowo między innymi był lenem pod podległością turecką, żeby dodać jeszcze troszkę więcej smaczku. I to wszystko tworzy naszą przestrzeń. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że w tym łuku Karpat, na którym my głównie jesteśmy, jest najwięcej, można powiedzieć, zieleni na łuku Karpat, najmniej ciemnej czerwieni czy bieli, czy to świadczy o tym, że tutaj są, można powiedzieć, bardzo niskie, jedne z najniższych partii łuku Karpat Głównego i też najwęższe, co powodowało, że te tereny były też miejscem przenikania się z północy na południe i na północ zarówno kultury, jak i handlu, jak i ekspansji militarnej, etc., etc. W 896 roku przejdzie przez Przemysł Welecką Arpad na południe, o czym jeszcze wspomnimy, prawda, i stąd zacznie się rozpowszechniać, powstawać, wybierając państwo wielkomorawskie, państwo węgierskie. Kto był na Przemyśle Weleckiej, to wie, tam jest pomnik właśnie ustawiony jakoby na pamiątkę tego wydarzenia, doniosłego nie tylko dla Węgrów, bo zmieniło także w Europie bardzo dużo
relacji pomiędzy państwami, pomiędzy społecznościami, etc., etc. I jeszcze jedna rzecz, żeby spróbować, ta mapka jest też po to, żeby spróbować patrzeć na naszą tematykę z perspektywy też takiej nie, że tak powiem, warszawocentrycznej, czy tam bratysławocentrycznej, jak w przypadku Słowacji, czy kijowocentrycznej, bo w każdym przypadku jesteśmy na obrzeżach tych krajów. Natomiast tutaj spójrzmy na to jako na centrum, z którego również wiele rzeczy przechodziło, wychodziło, tworzyło się i kształtowało, czyli nie jako rubieże tych krain, jak na przykład to do niedawna wyglądało, ale bardziej jak na miejsce styku tych rozmaitych kultur i ich przenikania, co też za chwilkę będzie. No już tego pominę te rzeczy, bo mam mało czasu, natomiast przejdziemy od razu do tego, co to są te walory antropogeniczne. Walory antropogeniczne, czyli te, które są inaczej walorami kulturowymi, które zostały wytworzone przez człowieka. Natomiast mamy w ogóle do czynienia z walorami dwóch rodzajów. Walorami antropogenicznymi, czyli to wszystko, co wiąże się z kulturą materialną i duchową, oraz walory przyrodnicze, naturalne, te, które ludzkość zastała, chociaż to mimo wszystko na które wpływała, które zmienia i kształtuje. Z przypadku kultury materialnej, to spuścizną na naszym terenie to jest oczywiście drewniana architektura sakralna, drewniana architektura świecka, murowana i tak dalej, co Państwo przeczytają, a o tym opowiem. Różnego rodzaju zabytki nieruchomości, zabytki ruchome, tak jak stroje ludowe, hafty, rzemiosło, rzeźba, malarstwo, etc. Kultura duchowa, czyli muzyka, religia, wierzenia, obrzędy, zwyczaje, literatura, legendy, prawo zwyczajowe. I już Państwo widzą, jaki to jest potężny ogrom, obszar kulturowy. Natomiast tutaj tylko z perspektywy późnej starożytności i wczesnych wieków średnich proszę zobaczyć zarys tylko przejść migracji. Wtedy jeszcze grup plemiennych, które przemieszczały się w danym okresie na przestrzeni IV-IX wiek, dając początek trwałemu zaludnianiu się tej przestrzeni. I tak mamy podane nazwy i grupy tych społeczności. Madziarów mamy pod IX wiekiem, Awarów pod VI, Hunów to jest IV-V wiek. Zresztą Węgrzy do dzisiaj uważają się generalnie za nie tyle za potomków, co sami Madziarowie, przepraszam, jako kuzyni Hunów, można powiedzieć, i do swojej tradycji historyczno-symbolicznej też dodają element chuński. Natomiast to też ciekawostka, jeśli chodzi o etniczność, w zasadzie nie do końca już w tej chwili jest też adekwatna teoria o tym, że Węgrzy należą do grupy ugrofińskiej, jako że sami Węgrzy uważają się za część grupy pochodzącej z tak zwanej krainy Turanu, czyli ludów turskich, albo jak to woli tureckich. Stąd też mogli Państwo też słyszeć o tym, jak to właśnie Orban wybierał się na spotkania tej grupy do i uroczystości czy do Turcji, czy nawet do Kazachstanu, gdzie miała mieć swoją prasiedzibę, praspołeczność tych właśnie grup ludów turskich czy też tureckich, w zależności od źródeł, jak są nazywane. Na te tereny oczywiście przejdą Węgrzy. Oni o pobycie Węgrów tutaj, osadnictwie na naszym terenie bardzo dobrze mówi najstarsza kronika Węgrów, czyli Gesta Hungarorum. Ona została wydana w tłumaczeniu na polskie jakieś 10 lat temu, jeszcze bardzo dobrym, i opowiada o wielu historiach, które do naszego terenu też dotyczą. W pierwszym rzędzie oczywiście o tym śnie babki Arpada o Turulu, czyli tym ptakosępie, symbolu Węgrów, który miał przeprowadzić Węgrów podróżujących ze stepów na Ruś Kijowską, na Ruś Halicką, potem gdzie przez prawdopodobnie około pół wieku zamieszkiwali za zgodą miejscowych książąt i potem ich przejścia na teren nad Cisą, a następnie, jak chce legenda, od Świętopełka wykupił zgodę na osadzenie się Węgrów
nad Dunajem za podarunek w postaci białego konia. No i teraz jak Państwo będą na przykład w Budapeszcie, to na zamku zobaczycie i tego Turula, on często trzyma miecz albo włócznie w szponach. Zresztą w każdym mieście węgierskim jest potężny pomnik tego Turula. I na zamku również w Budapeszcie, w Budzie jest też ten pomnik owego białego konia ofiarowanego za prawo osiedlenia się na terenach naddunajskich, wśród Słowian. Też jest tam pewna legenda, która jest kultywowana bardzo, zwłaszcza po stronie słowackiej, w szczególności wśród Rusinów słowackich i Rusinów zakarpackich i nie tylko, która wynika z Gesta Hungarorum, gdzie jest mowa o tym, że Węgrzy, Madziarzy przeszedłszy przez Karpaty, oblegli gród Uż, czyli Uż-Horod, Uż-Gród, skąd nie mogąc się obronić, książę Laborec uciekł w górę Laborca, no i rzeki Laborec, stąd legendarna oczywiście tylko jej nazwa dzisiaj, ale jak będziecie Państwo w Medziaborcach i w prawo jadąc w kierunku granicy, tam na szczycie jednej wzgórz jest postawiony kilka lat temu ogromny, kilkumetrowy posąg właśnie tego legendarnego księcia Laborca, który wpisał się znowuś w historię lokalną, a w szczególności w historię Karpato-Rusinów, o czym Państwu powiem jeszcze. Jeżeli chodzi na przykład o ślady po tych wędrówkach, to mamy je oczywiście fragmentarycznie z różnego rodzaju źródeł i kronik dawnych, ale także z wykopalisk licznych i na przykład liczne osady celtyckie są w naszym terenie, były w naszym terenie, są po nich ślady. Znaleziono je między innymi na Horodyszczu, czyli dawnym Sanoku, dzięki pracy Jerzego Gienarskiego, obecnego dyrektora, dawniej archeologa. I znaleziono na przykład na terenach nadsańskich, w wyniku czego na skansenie jest też sektor, nie wiem, czy ktoś z Państwa wie o tym, ale na skansenie w Sanoku jest też jeden sektor, właśnie osada celtycka, stworzony w samym narożniku tego skansenu, na samym końcu już, gdzie odtworzono kilka ziemianek z tego okresu, prawda? Więc tutaj mamy też takie elementy, o których może mniej się wie, a to zaczęło tworzyć pierwszą mozaikę tej ludności. Część ludności z tych terenów oczywiście powędrowała dalej. Część ludności osiadła na tych terenach, część ludności została wyparta przez inne, jak na przykład właśnie Słowianie przez Madziarów. Część ludności romańskiej też została nieco okrojona i wypchnięta. To dzisiejsza w największym uproszczeniu Rumunia oraz Arumunii, głównie w Grecji, ale też w innych krajach, o czym będziemy jeszcze mówili. Natomiast część została, na przykład Bułgarzy, czyli de facto Słowianie, ale w wyniku ekspansji tak zwanej Wielkiej Bułgarii Nadwołżańskiej doszło do tego, że państwo zostało podbite słowiańskie przez Bułgarów, ale jako silniejszych militarnie, natomiast koczownicy, którzy byli Bułgarzy, ustąpili niejako przed wyższą kulturą, która już była na słowiańszczyźnie ze względu na sąsiedztwo już pomieszkiwania w przestrzeni Imperium Rzymskiego czy później Wschodnia Rzymskiego. Dlatego też ostatecznie przyjmują chrzest, przyjmują alfabet słowiański, przyjmują język słowiański i dzisiaj mało kto wiedziałby o tym, że Bułgarzy tak naprawdę Słowianie, ale w których płynie krew również ze stepów nadwołżańskich i tak dalej, i tak dalej. To zjawisko bardzo powszechne w całym świecie, także w Europie. Szkoda, że nie ma możliwości odpowiedzieć, ale już taki podkład został uczyniony. I na te społeczności, które tu pozostaną, na społeczność słowiańską, madziarską, o której już wiemy, romańską. Społeczność romańska to jest, stąd zresztą nazwa Rumunia, to wierzę się z okresu Imperium Rzymskiego, a szczególnie przejścia ciężkości Imperium w roku, symbolicznie w roku 476 z Rzymu po abdykacji nominalnej ostatniego cesarza Rzymu i odesłaniu regaliów cesarskich do Konstantynopola, przejdzie jako główny ośrodek na kolejne stulecia, właściwie tysiąclecie praktycznie, na
wschód do Konstantynopola, z tym, że cesarstwo będzie używało cały czas tytułu cesarstwo rzymskie. To my dzisiaj mówimy współcześnie czasami bizantyjskie, co de facto jest troszkę błędem, bo Bizancjum to było małe miasteczko, które zostało zamienione na wielki Konstantynopol. I teraz tam oczywiście w cesarstwie mówiło się językami, szczególnie na wschodzie, po grecku, ale i w języku Rzymian, czyli łacinie, czyli w językach romańskich wielu ludzi, wiele ludności romańskiej pozostało, mimo tych zmian, później migracji, etc., do tego stopnia, że na przykład na dzisiejszych terenach Macedonii, w Bułgarii też częściowo, w Macedonii tej niepodległej oczywiście, ale też od Macedonii greckiej. Więc jest społeczność, dobrze zorganizowana społeczność, tak zwana Aromunów, która też należy do społeczności romańskiej. To są potomkowie tych ludności rzymskiej, czyli właśnie romańskiej, którzy u nas się w naszej części Europy zachowali. I tutaj też ciekawostka, która za chwilę się pojawi, otóż nawiąże ona do Wołochów, to znaczy w źródłach niemieckich już we wczesnym średniowieczu pojawia się określenie ludności romańskiej, to znaczy dzisiejszych Francuzów, na przykład dawnych Burgundów, dzisiejszych Włochów, prawda, czy Hiszpanów i tak dalej, jako Wlasz, Welesz. Stąd też takim określeniem nazywano często, no dość pogardliwie, ludność romańską. I stąd wykuło się też określenie w słowiańskich językach Włoch i Wołoch. Tylko Włoch jest w wydaniu zachodniosłowiańskim, Wołoch w wydaniu wschodniosłowiańskim z przegłosem, tymże właśnie. I dlatego do dzisiaj mówimy na Italię, nie Italia, ale Włochy właśnie, tak jak w przestrzeni oddziaływania kultury niemieckojęzycznej mawiało się na ludność romańską. Lub też Wołosi na mieszkańców księstwa włoskiego w większości, czyli gospodarstwa włoskiego, no i z czasem także Mołdawian, które tworzyli jedną tą samą grupę etniczną z Włoszczyzną, używając tylko innej nazwy. Duża część ludności romańskiej zamieszkiwała i zamieszkuje także w Siedmiogrodzie, o czym też będzie jeszcze mowa. I teraz już rzecz, okres najbardziej intensywnych zmian, kształtowania się etnosów dzisiejszych, to będzie średniowiecze, zwłaszcza średniowiecze późne i okres po nim następujący. Otóż mamy tutaj szlaki migracyjne tych poszczególnych grup etnicznych i warto, etnosów właściwie będzie lepiej powiedzieć, bardzo warto pokazać, jakie grupy, które wędrowały, gdzie się osadzały, kiedy się pojawiały na tym terenie. Trzeba też dodać, że żeby to rozjaśnić, że Słowianie również sięgnęli bardzo, bardzo daleko na południe, dlatego że święci Cyryl i Metody, prawda, czyli apostołowie słowiańszczyzny, są nazywani na wschodnim chrześcijaństwie braćmi sołunieckimi, czyli braćmi, którzy pochodzili z miasta Sołuniec. A Sołuniec to nic innego jak Saloniki, czyli te Saloniki dzisiejsze. I oni, będąc Grekami, mieszkali w sąsiedztwie Słowian, którzy tam też się osiedlili, przybyli, etc. I właśnie poznawszy zwyczaje Słowian, poznawszy język Słowian ówczesnych, Cyryl dokonał pierwszego opracowania pisma słowiańskiego i dokonał pierwszego przekładu na język słowiański Pisma Świętego. I tutaj taka ciekawostka też, że Słowianie w efekcie mieli jako pierwsi po ludach europejskich, Grekach czy Rzymianach, czyli łacinie, tłumaczenie Biblii na swój język, ponieważ uważano wówczas, że tylko języki, kiedy wiecie, tylko języki nawiązujące, prawda, do ludów tych, gdzie powstawały poszczególne części Biblii, mogą przechowywać ich treść.
I to będzie oczywiście aramejski, czyli starożydowski, to będzie grecki, to będzie łacina. I proszę wyobrazić, że dopiero w XVI wieku Martin Luther przetłumaczy Biblię na pierwszy, na kolejny język europejski, podczas gdy niemal 1000 lat wcześniej już do grona tych języków, można powiedzieć, wybranych, wszedł język słowiański. To oczywiście było też obarczone szerszymi protestami innych społeczności chrześcijańskich, tych właśnie wokół Rzymu i wokół Konstantynopola, ale decyzja cesarza spowodowała, że uznano również i słowiański przykład Biblii za dopuszczalny. Więc to też taki ciekawy, taki element dość ciekawy, jeśli chodzi o naszą kulturę. Słowiańską i kulturę tego właśnie pogranicza. Ogromną rolę, jeśli chodzi o przestrzeń tutaj naszą na pograniczu w średniowieczu, na pograniczu Polski, Ruś i Węgier i Siedmiogrodu, odegrają Niemcy. To znaczy, chcąc w ogóle przyjąć z Zachodu szereg już innowacji, elementów kultury chrześcijańskiej, które tam funkcjonowały, przechodzą one tutaj głównie z kierunku zachodniego, dlatego że z czasem później w średniowieczu Konstantynopol coraz bardziej upada na swoim znaczeniu, aż zupełnie po roku 1204, po złupieniu go przez Wenecjan, traci zupełnie niemalże na znaczeniu. Stąd też ekspansja kultury niemieckiej, materialnej, duchowej jest silna. Ona towarzyszy chrześcijaństwu, ona też towarzyszy powstawaniu i zakładaniu miast, osad na nowoczesnym, jak nowe czasy, standardy prawie. Czyli na wersjach, różnych wersjach prawa niemieckiego, które są znowuż wersją prawa rzymskiego. I na naszym terenie intensywne osadnictwo niemieckie będzie przypadało na okres piastowski. Na Ruś jeszcze ono jest słabe, w zasadzie dopiero taka intensywna ekspansja ludów niemieckich, no bo oczywiście wtedy nie było jeszcze narodu jako takiego niemieckiego, głównie Sasów zresztą, to ekspansja tych ludów przypada na Ruś na okres pierwszej połowy i drugiej połowy XIV wieku, to znaczy czasu, kiedy Rusią Halicką będzie rządził książę Jerzy II Trojdonowicz, pochodzący z Piastów, który wprowadza na tron, wprowadza do Halicza od 1338 roku, wprowadza do Halicza, do Rusi Halickiej, wprowadza Niemców bardzo wielu, sprowadza też katolicyzm na te obszary, propaguje, etc. Sprowadza też polskich arystokratów. I to zresztą jest powodem, dla którego dojdzie do buntu przeciwko księciu pod przywództwem bojara Dmitra Detko, gdyż Rusini poczują się nawet dotknięci tym, że zostają wypychani przez urzędników niemieckich i polskich, a prawosławie jest rugowane powoli przez katolicyzm i to doprowadza do buntu, powstania i w efekcie śmierci księcia Jerzego II Trojdonowicza. Potem jest okres wojny o sukcesję, więc jest Ruś Halicka we władaniu Kazimierza Wielkiego. Oni wszyscy stanowią gwarancję bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję także waszym wychowawcom na ręce. Przepraszam, czy ktoś mógłby wyłączyć się telewizję? Ja bym poprosiła o wyłączenie mikrofonów. Ja odstąpiłam, nie? Przyszłych żołnierzy, dowódców i funkcjonariuszy. Nie chciałbym występować z premierem. Więc proszę Państwa, po śmierci Kazimierza Wielkiego, zgodnie z umową wyszehradzką,
te tereny w Rusi Chaldejskiej wchodzą w skład Królestwa Węgierskiego. I tutaj, i to też znak czasu, zarządza w imieniu króla węgierskiego zniemczony piast Władysław Opolczyk, który zarządza Rusią aż do czasu przyłączenia jej ponownie do korony polskiej przez córkę Ludwika Anżu, Ludwika Węgierskiego, Jadwigę. Czyli przez te prawie 20 lat zarządzana jest przez, i to i właśnie paradoks, który też dobrze do czasu oddaje, przez piastowskiego księcia zniemczonego, posługującego się językiem niemieckim i bazującego na kulturze niemieckiej, będącego na usługach króla węgierskiego. To już znamionuje pewną rzecz. Otóż narody we współczesnym tego słowa rozumieniu, tak jak my rozumiemy dziś Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Rosjanie itd., itd., Węgrzy, to jest dopiero efekt prac encyklopedystów francuskich, prawda, doby oświecenia i potem XIX wieku pozytywizmu i poszczególnych zmian w społeczeństwie, w mentalności, w gospodarce, w polityce itd., itd. I dopiero w wyniku tego zaczną powstawać narody we współczesnym tego słowa zrozumieniu. To znaczy wcześniej narody były, tworzyły generalnie, znaczy arystokracja jako jeden, można powiedzieć, naród, a poniżej chłopi z różnych pochodzeń, różnych krajów, języków, etc., co zresztą nie miało większego znaczenia z perspektywy arystokracji. Dlatego też na przykład nasza szlachta również używała terminu osobie, że są pochodzenia serbackiego, ale to się oczywiście miało odnosić tylko i wyłącznie do samej szlachty, samej arystokracji. Gdyby jeszcze w drugiej połowie XIX wieku do większości polskich szlachciców powiedzieć, że są tej samej narodowości, co zwykły chłop, prawda, pańszczyźniany, no to prawdopodobnie obiłby obuszkiem takiego śmiałka, dlatego że nie uważano, że chłopi to ten sam naród, co naród arystokratyczny. Dlatego też związki małżeńskie arystokratyczne były zawierane również i kontakty, dzisiaj byśmy powiedzieli, na płaszczyźnie międzynarodowej, ale te wszystkie rodziny od królewskich przez książęce czy arystokratyczne tworzyły właśnie jedną nić, jedną tkankę takiego ponadpaństwowego, trochę nowe czasy narodu, narodu arystokracji. Natomiast prawa jakiekolwiek obywatelskie, poczucie odrębności narodowej w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, to będzie dopiero druga połowa XIX wieku, gdy dojdzie na obszary naszej Galicji i zaczną się klarować te nowe terminy. To znaczy w pewnym momencie nauka się też rozwija, rozwijają się prawa obywatelskie, w efekcie czego chłopi zaczynają mieć głos i zaczyna się też walka o chłopskie dusze, identyfikację i tak dalej, samoświadomość, gdzie często ci ludzie mówili o sobie tutejszy, prawda, katolik, chrześcijanin, etc., etc., chłop. Rzadko kiedy było, jeszcze zdali inne terminy w odniesieniu do siebie. Więc na przykład ci, którzy pochodzili z księstwa saksońskiego i głównie osiedlali się na naszych terenach, to nie mieli poczucia narodowego, jak współczesni dzisiejsi Niemcy. Byli nazywani Sasami, zresztą długo takie określenia funkcjonowały. Do dziś jeszcze jest dane powiedzenie z okresu staropolskiego i wcześniej, że się idzie na Saksy, prawda? To znaczy z terenów dzisiejszej Galicji na przykład, czyli podkarpackiego, małopolskiego, że szło się do Saksonii do pracy. Natomiast Sasi eksplorowali te tereny z paru przyczyn. Najważniejsza z nich i taka identyfikacja nastąpiła w drugiej połowie XIII-XIV wieku z tego powodu też, że, proszę Państwa, w połowie XIII wieku jest silna ekspansja mongolska i armia Czyngis Hana po stronie polskiej dochodzi, jak wiem, pod Legnicę, natomiast podbija całą Ruś kijowską i co ciekawe, główna siła tej armii idzie na Królestwo Węgierskie. Przez tereny ówczesnych księstw polskich przeszło tylko prawe skrzydło. Poczyniła straszne zniszczenia, dlatego że w taktyce Mongołów wyglądało to tak, że najpierw pierwsza akcja najazdu to było
można powiedzieć, sprawdzenie wartości tego terenu, morale jego społeczeństwa, czy będzie odporne, czy nie na ekspansję i na terror. Następnie oczywiście trzeba było też zrobić element propagandy, czyli zasiać strach, żeby już kiedy pójdzie kolejna, w kolejnym z lat ekspansyjna wyprawa, która będzie miała zająć terytoria, żeby miejscowa ludność już panicznie bała się Mongołów i najlepiej poddawała się albo też uciekała, opuszczając się jej miasta i lub poddawała się pod władzę Mongołów. Ten system sprawdzał się przez pół Azji i pół Europy. No i niestety dla Mongołów, niestety dla krajów europejskich, w tym czasie Genghis Khan umiera, no i zaczyna się wojna o jego sukcesję, stąd też dalsza ekspansja państwa mongolskiego nie następuje, choć zostaną po niej liczne ślady. Natomiast z perspektywy tutaj Królestwa Polskiego czy Węgier ówczesnych jest ono tak złupione, spalone i wyludnione, bo kto nie zginął, nie poszedł w jaser, ten uciekł, że trzeba było ściągać osadników z zewnątrz. I dodatkowo został wprowadzany system feudalny, bazujący też na rozwiązaniach różnych przychodzących z Niemiec, więc też nasze puszcze karpackie no, nie były na tyle bogactwem, dlatego że w feudalizmie ziemia bez ludzi nie dawała pieniędzy, nie dawała środków. Dlatego też feudałowie, poszczególni właściciele ziemi, od królów począwszy poprzez najniższe ich szczeble, starali się ściągać jak najwięcej ludności, która mogłaby tą ich ziemię uprawiać. No i oczywiście uprawiać ziemię też feudała i też odprowadzać podatek, dawać rekruta, etc., etc. No, kwestia, w jakim języku mówili, nie miała najmniejszego znaczenia. Stąd też ściągano bardzo dużo Sasów ze względu na to, że Saksonia była bardzo rozwinięta, dość przeludniona, więc były tam rewelacyjne kopalnie metali szlachetnych. I na przykład tutaj Karpaty Wewnętrzne, czy dzisiejsza Słowacja w większości wschodnia i częściowo na zachód jeszcze, to są ogromne ilości średniowiecznych i późniejszych kopalń różnego rodzaju surowców. I żeby to eksploatować, to trzeba było sprowadzić specjalistów z Saksonii. Tam były wcześniej kopalnie i fachowcy już tam byli, a był niedosyt pracy. Natomiast była twierdza podaż rąk do pracy. Po stronie polskiej częściowo też, ale to głównie w Salinach, ponieważ Karpaty Zewnętrzne niestety nie mają aż takiego bogactwa. No i oczywiście zakładanie miast w dużej mierze wsi i tak dalej, i tak dalej. I z tego okresu u nas powstała w dużej mierze architektura drewniana, rzymskokatolicka, szereg rozwiązań ciesielskich i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ściągani tutaj cieśle też z państw niemieckich, no można powiedzieć, że trafiali do raju, to znaczy z średniowiecza Europy Zachodniej, gdzie de facto drewna było dość mało już, a jako budulec i tak używano w większości kamień, to tutaj w Puszczy Karpackiej i nie tylko mieli ogromną ilość materiału i nie musieli na tym oszczędzać. Na przykład widzimy w architekturze zachodniej tak zwany szachulec, czy tam mur pruski. To były takie właśnie rozwiązania oszczędnościowe, czyli szkielet z drewna tylko, a w środku czy kamienie, czy jakieś nawet kamienie pomieszane z gliną, to pobielone później na zewnątrz, a te drewniany szachulec poprawiony innym kolorem, najczęściej czarnym, stąd ten, tak, to, co my nazywamy właśnie tym murem pruskim, nie do końca adekwatnie, bo mur pruski to z cegłą jest, natomiast to takie, zresztą bardzo uboga forma budowania szachulcowa dominowała na zachodzie. Tutaj można powiedzieć, że cieśle z terenów państw niemieckich mieli doskonałe możliwości do działania i rozwoju. Następnie na naszych terenach ci Niemcy, którzy byli
z okresu średniowiecznego, co jeszcze Państwa tutaj pokażę, to byli w XIX wieku, jeszcze i w XX byli nazywani głuchoniemcami, dlatego że już nie mówili po niemiecku, ale jeszcze wiedzieli, że są z pochodzenia z Saksonii i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego oczywiście sąsiedzi złośliwi, jak to zwykle było oczywiście, na wioskach nazywali ich głuchoniemcami, czyli wiedzą, że są Niemcami, ale nic po niemiecku nie potrafią powiedzieć. W naszej przestrzeni to wiele miast, to Krosno, między innymi w dużej mierze niemieckie, znaczy Kraków był niemiecki, zamieszkanie stąd właśnie sprowadzono z Norymbergi, warsztat Wita Tworza do Kościoła Mareckiego, etc., o czym można byłoby jeszcze mówić, to jest wielu osadników na przykład do Sanoka ściągniętych, do Przemyśla, jeszcze w XVIII wieku księgi podają, że w Przemyślu rajcy miejscy rozmawiali po niemiecku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd też te ślady pozostały liczne, ale ponieważ Niemcy średniowieczni byli Niemcami katolikami, stąd też przez stulecia wraz z Kościołem katolickim tutaj po prostu się polonizowali i w momencie, gdy nastąpi XX wiek, za wyjątkiem tych, którzy wybiorą powrót do Rzeszy w roku 40, to większość z nich zostanie już Polakami i będą brali udział w walkach o niepodległość Polski, walkach w II wojnie jako Polacy. Tylko nazwiska zostaną takie, które będą sugerowały, że mieli jakieś korzenie poniemieckie, typu na przykład Schwan, Mauer, Mauser i tak dalej, i tak dalej. Oni się spolonizują w większości, znaczy prawie w całości, część tylko opuści te tereny. Natomiast druga fala osadnictwa niemieckiego to będzie osadnictwo józefińskie z końca XVIII, początku XIX wieku. Dość nieliczne, ale u nas to są, było zakrojone na większą skalę, ostatecznie zaprzestano, zarzucono tą myśl, ale trochę miast, czy miasteczek, czy wiosek powstało na tym, to znaczy u nas to jest oczywiście nieistniejące już te wsie jakoś niemieckie, czyli Bandrów, Kolonia, czy Wolica, czy Stebnik, czyli Steinfels i tak dalej, i tak dalej. W Gołkowicach, ale też pod Nowym Sączem zachowała się charakterystyczna dla tego okresu osadnictwa józefińskiego zabudowa właśnie osadników józefińskich. Oni się w większości nie stopili z ludnością polską, dlatego że większość z nich sprowadzono akuratnie protestantów i jako tacy tworzyli własne zbory z własnymi strukturami, z własnym zarządem i z własnym językiem, więc właściwie do lat 40. XX wieku zamieszkiwali, mając poczucie odrębności. Tak samo i oczywiście wtedy powstanie też wiele miast na prawie, na przykład w Polsce mamy na prawie niemieckim miasta zasadzone właściwie wszystkie, głównie na prawie magdeburskim, to większość Małopolski, dzisiejszego Podkarpacia, Mazowsza również, etc. Natomiast mamy jeszcze średzkie prawo, to jest na Dolnym Śląsku, chełmińskie w państwie krzyżackim, i hanzatycki, jeśli chodzi o Gdańsk, czyli mamy też tutaj cztery rodzaje takie podstawowe praw rzymskich w wydaniu niemieckim, czyli kopii zastosowanych w którymś z niemieckich miast uznanych za dobre, skąd zresztą byli na przykład pierwsi osadnicy, etc., którzy pomogli urządzić, założyć miasto według sprawdzonych metod. Oczywiście myśmy też przywykli do tego, że w miastach na prawie niemieckim i tak dalej, mamy w Polsce, mamy rynek, który jest centrum całego miasta i tam stoi magistrat, który w przypadku miast wolnych, gdzie był samorząd, był tak naprawdę sercem miasta. Niektóre miasta, szczególnie flamandzkie, dzisiaj zachodnie niemieckie, północnej Francji, bardzo podkreślały też to swoją samorządowość, stawiając pomnik rycerza Rolanda, bo to jest symbol samorządności miejskiej. Taki element zachował się w naszej przestrzeni kulturowej w Bardejowie. Jak ktoś z Państwa będzie w Bardejowie, proszę popatrzeć na szczyt miejskiego ratusza, renesansowo
gotyckiego i tam jest właśnie rycerz Roland, symbol tego, że miasto w dobie feudalizmu było miastem samorządnym, samorządowym, prawda? I też Niemcy, ale też na przykład po stronie tutaj naszej mamy te rynki, no ale już po stronie słowackiej na przykład mamy Koszyce, mamy na przykład Preszów, szereg innych miast mniejszych, także Uszhorod, gdzie w przypadku akuratnie w pierwszym wymienionym z miast jest przykład prawa Walońskiego z rynkiem Wrzecionowatym, czyli taka bardzo długa ulica rozszerzająca w środku jak w Preszowie, czy podobnie na przykład ulice takie jak jest w Uszhorodzie, gdzie jest, nie nazywa się tego rynkiem, tylko jest to długa ulica, nazywana jest Corso, co też nawiązuje do prawa rzymskiego, bo Corso to jest dawna główna ulica wiodąca przez Rzym do dawnego centrum miasta. I to jest ogromny wkład oczywiście ten cywilizacyjny. Natomiast z drugiej strony trzeba było sprowadzić też ludzi, którzy zajmą się zagospodarowaniem terenów górskich, wysokogórskich, czyli pasterskich. I tutaj mamy do czynienia właśnie z Włochami, to znaczy z południa na północ są sprowadzani Wołosi z obszarów tych właśnie romańskojęzycznych, czyli właściwie Włoszczyzny, Siedmiogrodu, etc., którzy znowu się na swoim prawie zakładają wsie lub też w ogóle na ich prawie zakładane są wsie z ludnością zamieszkałą etniczną różnie, dlatego że na przykład jak fakt, że na prawie niemieckim powstało jakieś miasto, nie znaczył wcale, że mieszkali tam tylko Niemcy, prawda? Najczęściej na naszych terenach to też były miasta, w których byli przede wszystkim Polacy, Rusini, z czasem Żydzi i w dużej mierze Niemcy, natomiast nie można powiedzieć, że wszystkie miasta niemieckie, znaczy prawie niemieckim, to miasta niemieckie, to oczywiście bzdura. Tak samo jeśli chodzi o prawo wołoskie, osadzano, zakładano wsie, bo było to prawo bardzo ekonomiczne dla terenów górskich, pasterskich itd., itd. i skopiowano wariant wołoski, oprócz tego sprowadzając jeszcze tych, że ludzi, którzy to potrafili, umieli zorganizować. Tak w przypadku Niemiec, jak i w przypadku Wołoszczyzny, to jak to się odbywało? Tak jak dzisiaj trochę, to znaczy ludzie po prostu przemieszczali się tam, gdzie w danym czasie było bezpiecznie, nie było wojen. Na południu no jednak jest ekspansja turecka, ale ta ekspansja turecka w terenach tych właśnie Wołoszczyzny nie jest nadmiernie dokuczliwa, bo co ciekawe, mimo tego jest trochę, dlatego że w państwie osmańskim, tak generalnie we wcześniejszych państwach islamskich, nie były prześladowane takie społeczności jak społeczność chrześcijańska czy społeczność żydowska. One mogły istnieć, to nas zaskoczyć może dzisiaj, prawda, takie stwierdzenie, one mogły istnieć dlatego, że to były ludy księgi, czyli wyznawcy islamu, muzułmanie uważali, że czy chrześcijanie, czy Żydzi, czy muzułmanie, to są te ludy, które bazują na Torze, czyli na Starym Testamencie, prawda? Więc dlatego jako takie mogą funkcjonować na terenie Imperium Osmańskiego, ale musiały płacić wyższe podatki. Także zawsze było jakieś rozwiązanie. No, część ludzi chciało tego typu rzeczy unikać, czy też pojawiały się wojny, no to też migrowali w tereny spokojniejsze oraz też byli kuszeni ofertą, bo to tak jak dzisiaj po prostu przyjeżdżali przedstawiciele feudałów, no na przykład z Węgier czy z Polski i proponowali, czy to Niemcom, czy Włochom, że na przykład u nas jest dużo ziemi, która leży odłogiem, też głównie w dużej mierze dlatego została przez najazd mongolski zniszczona, etc., etc. No i teraz można, przyjechawszy i zaludniwszy te tereny, można otrzymać jakąś wolniznę, czyli zwolnienie od podatku na 10-20 lat, w zależności od tego, czy to było wieś na pniu robiona, czy wieś w miejscu już wcześniej istniejącej, gdzie nie trzeba było niczego karczować, prawda? No więc proszę wyobrazić z perspektywy takiej, że średnia życia wówczas to było jakieś 30 lat. To taka wolnizna dla młodych ludzi z terenów, gdzie nie było pracy,
to była rzecz rewelacyjna pokusa. To tak jakby dzisiaj ktoś powiedział na przykład w Polsce, że przyjeżdżajcie do Norwegii, dostaniecie 10 lat zwolnienia z podatku, pracujcie u nas, potrzebujemy ludzi, prawda? I prawdopodobnie też ogrom wtedy Polaków wyjechałoby tam pracować. Tak samo zrobili Niemcy, czyli Sasi w tym przypadku głównie, tak samo robili Wołosi. Były to rzeczy czysto ekonomiczne. Będą Państwo mieli świetne wykłady, więc tutaj od razu dodam, że w tej świetnej pracy, czyli Osadnictwo Włoskie na dawnej Rusi Czerwonej, jest też fajnie, dostatecznie opisane, jak to w niektórych wioskach, które zostały spustoszone, w wioskach ruskich na naszym terenie akurat nie, Rusi Chaliskiej zostały spustoszone, to też zasiedlane różnymi ludźmi. Na przykład w jednej wsi istniała cerkiew ruska i w tej samej wsi, w innej części istniała cerkiew wołoska, prawda, w dwóch rytach. Ale ponieważ Wołosi byli prawosławni, Ruśni byli prawosławni, więc Wołosi, tak samo jak Niemcy, wtapiali się w społeczność, w etnos Polski, przez głównie katolicyzm i tak dalej, tak przez prawosławie Wołosi wtapiali się w społeczność w większości rusińską. No i dlatego dzisiaj nie mówią Łemkowie czy Bojkowie po włosku, tylko w językach rusińskich, dlatego że po prostu ten język w większości doistujący wyżej w hierarchiach i poza tym język jeszcze oprócz tego język kościoła czy język cerkwi powodował asymilację. Dodatkowo nie opłacało się trzymać dwóch proboszczów, dwie plebanie, dwie cerkwie we wsi. Lepiej było jednak połączyć, tym bardziej, że to było prawosławie tak czy owak, a wtedy podlegało pod Lwów, czyli pod ówczesną władykę lwowskiego prawosławnego lub jeśli chodzi o katolików pod arcybiskupa katolickiego lub pod później z czasem pod ormiańskiego też, o czym też będzie mowa jeszcze. I tak to przenikają Włosi. Oczywiście im dalej idą na zachód, są ściągani, tym ta, oczywiście im bliżej miejsca wyjścia, tym proces osadnictwa jest większy, szerszy, im dalej to oczywiście mniejszy i tam dalej oni się też stapiają przez stulecia etnicznie z Polakami, ze Słowakami, stąd powstają grupy z czasem etniczne, polskie czy słowackie, które już nawet po rumuńsku nie umieją zupełnie, to nie ma takiej potrzeby, ponieważ to z mieszanki tych społeczności, tak jak mówiłem wcześniej o Bułgarach, prawda, powstaną nowe narody, nowe grupy etnograficzne i etniczne. Jeszcze Sasi dojdą aż do Siedmiogrodu, niemniej jednak, dlatego widzimy tutaj Karpat, niemniej jednak z tego zresztą oni będą mówić, że ci Sasi Karpaccy to ci Sasi, którym nie chciało się wędrować dalej do Siedmiogrodu. Tutaj jeszcze oczywiście są Romowie, mamy przykład migracji Romów, o czym można mówić jeszcze bardzo długo, bo to jest rzecz genialna, a bardzo mało znana. Migracja Serbów na północ po upadku państwa serbskiego pod naporem osmańskim, prawda, i to głównie na terenie Węgier, ale nie tylko, dawnego Królestwa Węgierskiego, nie dzisiaj, że Węgier, będą się osadzać Serbowie także w Polsce. U nas zostanie tylko nazwisko, na przykład Serbin po tym okresie. Będą się tu przemieszczać także Ormianie, którzy na wschodzie w dużej mierze trudnią się handlem, bankierstwem i tak dalej, i tak dalej. I oni też przemieszczając się, szukając też i nowych miejsc do życia pod presją osmańską na Kaukaz, na Mały Kaukaz i na Kaukaz, czyli w tym też na Armenię, będą przemieszczać się w poszukiwaniu nowej przestrzeni do życia na te tereny, na których tu właśnie żyjemy. I dopiero z tych grup, z tego tygla w XIX wieku ostatecznie, gdy w połowie XIX wieku zostanie zniesiona pańszczyzna, 1848, zawsze potem będzie dawane prawa wyborcze także chłopom. W 1911 roku w Galicji będzie już nawet taki liberalizm, że jeden obywatel to jeden głos wyborczy, a nie będzie to zależało od majątku. Kobiety będą musiały zaczekać jeszcze na prawa wyborcze. W Polsce Rzeczpospolitej II stanie się dość szybko, bo już w 18 roku z wielu przyczyn, ale w wielu krajach długo, długo, długo później, a nawet co ciekawe dwa kantony szwajcarskie wprowadziły dopiero prawa wyborcze kobiet w latach 90.
XX stulecia, aż trudno w to uwierzyć. Więc dopiero z tego się dokształtuje, idzie też pozytywizm w ten sposób, idzie też walka o chłopów, nagle chłopi, którzy byli potrzebni tylko jako siła robocza i żyli, no niestety, jak mówią kroniki, na poły jak bydło, w takich warunkach większości, chociaż to warstwa chłopska też była zróżnicowana, ale w większości, nagle stają się, w wyniku też parcelacji, stają się też właścicielami większych majątków i mają swoje prawa wyborcze, prawo obywatelskie, w ogóle pojawia się prawo obywatelskie i w pewnym momencie muszą się zdeklarować, kim są. I tu, gdzie są styki narodów, na przykład na pograniczu Polski, Słowacji, Ukrainy, Siedmiogrodu i tak dalej, nagle trzeba zacząć się określać, to znaczy, czy jestem Polakiem, czy Ukraińcem, czy Karpatorusinem, czy pozostaję przy opcji niemieckiej, czy zostaję Polakiem, większość walczących została Polakami. No tak samo odrodzenie narodowe słowackie, tutaj Słowacy będą walczyli dzięki Ludowitowi Szturowi o obronę swojego języka, o prawo do równego traktowania języka słowackiego w Królestwie Węgierskim i równe prawa z Węgrami, co stanie się dopiero po utworzeniu tego państwa. Więc teraz dopiero widać, jaki jest ten zarys. I teraz oczywiście dojdą jeszcze migracje powojenne, ale zanim po II wojnie, zanim to się stanie, to trzeba też wyprostować jedną taką ważną rzecz, to znaczy podział, czym innym jest naród, czym innym jest grupa etniczna, czym innym jest grupa etnograficzna. Otóż naród to jest uznana międzynarodowa społeczność, która ma swoją kulturę, którą poczytuje jako wartość wspólnotową, nie musi mieć swojego państwa, na przykład Baskowie, ma swój język, może mieć swoją religię, między innymi ma swoje, można powiedzieć, mitologię historyczną i tak dalej, do której się odnosi. No i oczywiście swój język. To też będzie może być relatywne, bo wiele języków jest tak do siebie bardzo podobnych, że trudno określić czasami, gdzie jest granica między gwarą a językiem. Natomiast grupa etniczna to jest taka grupa, która nie jest już grupą etnograficzną, bo chciałaby być narodem i za taki się uważa, ale nie ma jeszcze, nie jest uznana międzynarodowo, nie ma jeszcze wykształconej wystarczająco własnej swojej literatury, kształci ją, dopiero tworzy swojej historii, język, jego zapis i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale ma aspiracje narodowe. I kolejna grupa to jest oczywiście grupa najdzisiaj, czy etnograficzna, to jest grupa, która odróżnia się różnymi cechami od społeczności ją otaczającej, ale językiem również, może być religią nawet, oczywiście nazwą, ale nie ma aspiracji narodowych, czyli nie chce być narodem. I tutaj mamy taki przykład właśnie, że żeby to wyjaśnić na przestrzeni wieków oczywiście, zabraknie nam czasu, ale Łemkowie na przykład nasi stanowią część, teraz tak, połowa z tych, rozumiem, z połowa Łemków po stronie polskiej, w ogóle to są oczywiście Rusini, tak samo jak Rusini po stronie słowackiej. Nazwa Łemkowie to jest powszechna tylko po stronie polskiej i ukraińskiej, dlatego że mówili, po pierwsze mówili słowo Łem, które w polskim, a nie w ukraińskim nie występowało, poza tym mówili Eł, w większości, które nie występuje ukraińskim, tylko L. Natomiast w słowackim jest jeszcze takie samo słowo len, w związku z tym na Słowacji ta społeczność była nazywana Rusinami lub Rusnakami. I teraz, żeby zdążyć powiedzieć 5 minut resztę, teraz po prostu, kiedy zaczęło się budzenie narodu w XIX wieku, powstała rywalizacja wśród na Rusi, szczególnie karpackiej, ale nie tylko. To znaczy, generalnie już w połowie XIX wieku Rosja dążyła do tego, żeby obronić swoich tutaj. Dlaczego? Dlatego, że kiedy przyszła, idąc przeciwko Napoleonowi, kiedy przyszła następnie pomóc na prośbę cesarza Habsburga, pomóc Austriakom tłumić powstanie Koszuta,
też szła przez Karpaty, przez Świdnik, tutaj przez Duklę i tak dalej, to no, zobaczyła, elity rosyjskie zobaczyły, że o, jest ludność, to jest podobna do nas, jest trochę uzachodowniona, ale mówi podobnym językiem, ma ten sam alfabet mniej więcej, wiarę ma prawie taką jak rosyjska, bo prawie, praktycznie prawosławną niemalże i tak dalej, więc w jedną stronę była to, można powiedzieć, zachęta do ekspansji. Z drugą stronę miejscowi Rusini w dużej mierze też się tym zafascynowali, dlatego że oto przychodzą podobni do nich Rosjanie, których cesarz nawet nasz cesarz się, prawda, boi i prosi go o pomoc, etc., etc. No i potem pierwsza wojna światowa jeszcze. Natomiast więc w okresie końca XIX wieku Rosja próbuje tak ekspansję tutaj, ale także na tereny Ukrainy całej i dlatego, ponieważ Rosjanie używali terminu nie Ukrainiec, ale Małorusin, czyli też Ukrainiec to naród rosyjski, co do dzisiaj się do tego ucieka, do tej figury retorycznej. Stąd też już w połowie XIX wieku historyk ukraiński Hruszewski napisał do słynną publikację książkę Historia Rusi Ukrainy, wprowadzając alternatywnie termin Ukraina-Ruś jako alternatywę, po to, żeby podkreślać, że Ukraińcy czyli te mieszkańcy dawnej Rusi Kijowskiej, głównie to nie Rosjanie. Na wschodzie to zrozumiałe, na zachodzie znacznie mniej, szczególnie w województwie ruskim. Troszkę Państwu to zamotam, ale może zainspiruje też do poszukiwań, do myślenia i do ciekawostek za tym się ukryjących. I na koniec XIX wieku mamy już na tym przestrzeni Karpat polsko-słowacko-ukraińskich dzisiejszych, a ówczesnych polsko-węgierskich i siedmiogrodzkich, mamy już trzy świadomości narodowe. Jedna wśród Rusinów karpackich. Jedna to świadomość narodowa, jesteśmy Rusinami, Karpato-Rusinami stąd i niczym więcej. Tylko Rusinami. Druga opcja to jesteśmy Rusinami, częścią narodu ukraińskiego, bo Ruś to Ukraina. I trzecia opcja, jesteśmy częścią jako Rusini narodu rosyjskiego, tak zwana opcja moskalofilska. I za nią idzie też silna ekspansja prawosławia na tereny, szczególnie po stronie południowej węgierskiej, gdzie bardzo wiele miejscowości przechodzi powtórnie na prawosławie, co u nas zaczy się dopiero w 1911 roku, a potem z tak zwaną schizmą tylarską. No i pierwszym świętym prawosławnym wówczas będzie Maksym Sandowicz, który do dzisiaj jest patronem Łemków, tych Łemków. Stąd też ta opcja narodowa, opcja rosyjska, ona upada, dlatego że rewolucja październikowa no, odcina tą gałąź łączącą z tą przestrzenią kulturową, czyli cerkiew prawosławną, prawda? Już nie ma już cara, nie ma już prawosławia wspólnej religii, jest komunizm, co dla tradycyjnych górali generalnie jest trudne do pojęcia, zrozumienia i tak dalej, i groźne. I na stan międzywojnia i II wojny światowej mamy już na tych terenach dwie opcje. To jest opcja karpato-rusińska, czyli oddzielny naród, i opcja ukraińska, jeśli chodzi o Łemków czy Bojków, czy innych Rusinów, czyli część Ukrainy. Teraz w roku 18-19 powstaje po stronie polskiej i węgierskiej, czy słowackiej na terenach rusińskich szereg małych państwek, takich republik. U nas na przykład Republika Komeniecka, która zgłasza akces do Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Do Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej należy zachodnia część też dzisiejszej Polski Bieszczadów. W Beskidzińskim Florynka parę miejscowości też ogłasza swoje republiki. Po stronie słowackiej dzisiejszej i zakarpackiej też. I teraz Huculska zgłasza akces do Ukrainy, natomiast te karpato-rusińskie postanawiają postawę stworzyć własne państwo. I jako ciekawostka, w Sanoku w roku 18 listopadzie zbiera się grupa 10 przedstawicieli Karpat-Rusinów, którzy udają się, jak odpowiedź może być na to przemówienie prezydenta Wilsona o samostanowieniu narodów, udają się do Wersalu, żeby zgłosić
prośbę, wniosek o to, żeby oni zostali uznani też za naród oddzielny i żeby stworzyć oddzielne państwo, które składałoby się z dzisiejszych terenów Łemkowszczyzny po stronie polskiej i terenów Karpat Rosińskich po stronie słowackiej, no i na Zakarpaciu oczywiście. No oni nie zostają uznani tam ze względu na sprzeciw strony polskiej, strony czechosłowackiej oraz ze względu na problem z funkcjonowaniem państwa bez zaplecza w zasadzie przemysłowego, miejskiego i bez równin, które pozwoliłyby wyżywić naród. W związku z tym tak trzeba zostaje to oddalone. Dodatkowo jeszcze trwa wojna polsko-ukraińska na tym terenie, w wyniku której zachodnioukraińska Republika Ludowa przestaje istnieć i wyjdzie w skład w wyniku różnych perturbacji II Rzeczpospolitej. Też namawiam do poczytania, bo są fantastyczne, ciekawe rzeczy. Natomiast później w roku 20 znowu się Ukraina naddnieprzańska, Petlury, przystąpi jako sojusznik do Piłsudskiego i wspólnie będą walczyć przeciwko Armii Czerwonej od Kijowa aż po Warszawę. Tak w skrócie mówiąc. I w ten sposób dopiero mamy etnosy. I generalnie rzecz biorąc, Wojkowie przytaczającej wielkości są grupą etnograficzną, to znaczy nie mają aspiracji narodowych. Natomiast z Łemkami to już jest troszkę inaczej i Karpatosianami, ponieważ można powiedzieć, że część Łemków po stronie polskiej, około głównie wschodni Łemkowie, uważają się za Ukraińców, natomiast zachodni Łemkowie, większość, ale też nie wszyscy, bo to było pomieszane, to była kwestia świadomości narodowej, więc nawet jednej rodziny, w której były różne deklaracje narodowe, jako Karpato-Rusini i tak podobnie jest po stronie słowackiej. Dlatego po stronie słowackiej państwo zobaczą wiele, wiele ciekawych rzeczy, nie zdając sobie sprawy z tego. Między innymi tam, gdzie są silne opcje jeszcze karpato-rusińskie i dawne moskiewskie, tam cerkwie mają architekturę służdalską, tam cerkwie mają krzyże jeszcze patriarchatu moskiewskiego, czy na przykład po bliskim nam osadnym jest cerkiew prawosławna, gdzie można zobaczyć, znaleźć dużą ikonę świętego cara Mikołaja II i tak dalej, i tak dalej. I to mam taki rzut bardzo ogólny na te grupy, które oczywiście zdążyłem powiedzieć. To dolinianie to jest mniej istotne. To jest taka kopia, Rajfu zrobił kopię w stosunku do tego, co Szawarik zrobił w stosunku do mieszkańców Cisy, Dolina Cisu, tu Dolina Sanu, tam, po to, żeby to takim jednym określeniem określić ludność na określonym obszarze, która była dość zmieszana. Tylko że po polskiej stronie nigdy pracy niczego nie dokończono, bo wybuchła druga wojna, a potem już nie bardzo było nawet na kim badać. No i tu jest oczywiście, dopiero mogłaby się zacząć historia przykładów tej architektury, tego bogactwa kulturowego, więc ja Państwu robię tylko przegląd architektury drewnianej ogólnej. Każdy z tych elementów jest fantastycznym, ciekawym opowiadaniem. Tu mamy te ostałości gotyckie, czyli z osadnictwa niemieckiego, właśnie to nasze wspaniałe kościoły gotyckie, drewniane, na UNESCO, haczą bliznę, ale także Domaras tutaj jest i wcześniej było chyba, albo nie ma. No zaraz przed Brzozowem, Chówniska. A do tego późniejsze inne kościoły. Te po lewej na górze to jest skraseniec Bączała Dolnego, czyli koło Jasła. Też okres ekspansji kolonizacyjnej, architektura murowana, wszystkich różnego rodzaju stylów europejskich wyznań. Tutaj świt synagogi, jedna drewniana, która zachowała się w Sidnycy koło Truskawca, a dookoła te trzy skrajnie, to są świetne synagogi z Uszhorodu, z Koszyc, z Praszowa, które reprezentują styl sefaradyjski tradycji żydowskiej. Genialna rzecz. Przy czym ta uszhorodzka jeszcze była wyłożona marmurem czerwonym, sprowadzonym przez bogatych Żydów uszhorodzkich z Włoch w międzywojniu. No i oczywiście architektura drewniana, świecka, przeróżne kombinacje, konglomeraty, mieszczańska architektura, przegląd całości różnego rodzaju, nawet typy gotyków, o czym być może będzie okazja jeszcze porozmawiać. Takie spotkanie z Państwem służę chętnie. Architektura uzdrowiskowa, proszę bardzo, obronna. No i oczywiście ożywianie tej historii, rody arystokratyczne. To turystyka, a przy tym jednocześnie kultura żydowska, czyli hasydyzm. Tu mam po lewej stronie grób lwowski,
biskupa ormiańskiego, po prawej Wolderzyńskiego, burmistrza Sanoka, etc. No i ogrom przeogromnych, fantastycznych motywów związanych z kulturą, z życiem, z muzyką. Także ludności romskiej to słynny Stefan Demeter, czyli Kororo z Płonnej pochodzący, który w Krakowie grał przez lata, niewidomy samouk, niechodzący, rodzina go przynosiła na Floriańską, tam grał. Czy to widzą Państwo, że skrzypce ma do góry nogami i świetnie grał, bo wirtuozem był zapraszany do grania z Krakowie, w harmonii, w Widzy pod Baranami, etc. I w ogóle w naszym terenie mieszkała, jak pisze Ficowski, Roma Samocka, czyli Cydentury, jeśli chodzi o góry. Tylko jeśli chodzi o góry, które, jak pisze Ficowski, to była najlepsi muzykanci w Polsce. Warto przeczytać Cyganie na polskich drogach Ficowskiego, czyli kultowe. Tam jest dobra zmianka. No, oprócz tego jeszcze był szereg narodów romskich, bo Romowie to też nie jest jeden naród. Tam jest dużo narodów. Tak? Można powiedzieć, jak Słowianie, szereg narodów, tak samo wśród Romów jest ogrom różnych skrajnie narodów. I tak dalej. Tylko pokażę Państwu w formie takiej małej prezentacji, z czym to wszystko się mniej więcej wiąże. To sztuka współczesna, fortyfikacje, oczywiście kultura militarna, no to jest kaplica szkieletów w Osadnem, zaraz koło granicy polskiej, potem słowackiej, pierwsza wojna, gdzie tutaj front był naprawdę mało znany do niedawna, a równie ciężki jak na Zachodzie. Pozostałości II wojny, historia techniki, to też są elementy kulturowe, soliwarstwo, kopalnia opali, niedaleko od nas jest po stronie słowackiej, ropa naftowa, oczywiście w różnych ujęciach, eksploatacja soli, o czym będę jutro mówił. No i to tak w pośpiesznym pośpiechu postarałem się Państwu tylko wyjaśnić jakby podstawowe pojęcia, co to jest naród, grupa etniczna, geograficzna na naszym terenie, czym się różnią, skąd pochodzą, jaki to był tak naprawdę patchwork kulturowy. Zainspirować do szukania, do czytania, do dyskusji, etc. No a reszta walorów kulturowych to dopiero na bazie tego powstawała i nas otacza. A żeby je czytać i rozumieć, to właśnie trzeba zacząć od tego alfabetu kultury czy jego etnosu. Dziękuję.